Kuba, na początek chciałem Cię zapytać o te minione tygodnie. Dużo się działo, zwycięstwo w Son 2, miałeś też urodziny, z tej okazji oczywiście wszystkiego najlepszego. Starty w DMPJ-ach i dzisiaj zwieńczenie tygodnia zwycięstwem w Lesznie. Chyba to był udany tydzień. Tak, myślę, że fajny tydzień. Tak jak mówisz, tydzień temu w Wojem zawody były. Później mieliśmy w Toruniu młodzieżówkę, dzisiaj Leszno, więc jest ta jazda taka systematyczna. Wtedy fajnie, bo dobrze się czuję na motocyklu. Kiedy jeżdżę częściej, tak, w miarę systematycznie. Dzisiaj też fajne takie zakończenie tygodnia, dobry mecz tutaj w Lesznie w naszym wykonaniu. Też bardzo się z tego cieszę, bo zawsze tutaj jest to ciężki teren i jeszcze chyba odkąd jeżdżę w Włókniarzu nigdy nie udało się nam tutaj wygrać, więc jest to pierwsze zwycięstwo odkąd jestem w Włókniarzu. Na pewno cieszy, bo jest to mega ciężki teren. Tak jak właśnie mówisz, to jest nasze pierwsze zwycięstwo tutaj od 9 lat. Ty też się dzisiaj do tego bardzo walnie przyczyniłeś. Chciałem Cię też zapytać o ten mecz, jak on wyglądał z Twojej perspektywy. Początek był bardzo wyrównany, mieliście dużo spotkań, sporo narad, obserwowałem to wszystko z boku. Jaki był dla Ciebie taki kluczowy moment tego spotkania, że wreszcie udało się odnaleźć właściwe ustawienia i to wszystko poszło? 3x5-1. Tak, tutaj początek był ciężki, w wieku juniorskim wygraliśmy Mateuszem 5-1. Też tak nie czułem tej szybkości, później zmieniłem na mój czwarty bieg zawodów, to był mój drugi bieg, zmieniłem też, też nie było takiego szału, przyjechałem drugi za Januszem Kołodziejem, później zmieniłem motor 0, później zrobiłem całkiem, wróciłem do pierwszego motoru, pozmieniałem wszystko i od tego biegu mojego czwartego, co z Fredrikiem Lindgrenem na 5-1, to wszystko już fajnie grało. I później jeszcze raz Leonem Mastenem udało się wygrać, więc wtedy już było, fajnie się czułem, szybki po trasie. Widać to po Twoim kewlarze, że chyba udało Ci się dzisiaj uniknąć tych warunków deszczowych, które w momencie tak naprawdę przeszły przez Leszno. Z Twojej perspektywy, jak wygląda jazda na takim torze, który jest po sporych opadach? No na pewno trochę inaczej się jedzie. Też miałem okazję jeździć na takich torach po deszczu, no dzisiaj już się nie udało, bo wykorzystałem swój limit 5 biegów, więc nie mogłem jechać. Jeżeli była szansa, to bym pojechał, no ale 5 razy wykorzystany, trener mnie wykorzystał i pozostało mi tylko oglądać, jak koledzy jadą. Zapewne nie będziesz chciał odpowiedzieć na to pytanie, ale myślimy już o playoffach. Musimy tak naprawdę wciąż czekać na rywala, z którym się zmierzymy w tej decydującej fazie sezonu. Na pewno mamy miejsce wicelidera, to jest pewne. Masz jakieś przewidywania, oczekiwania, z którą drużyną chciałbyś się spotkać? Myślę, że nie ma tak za bardzo znaczenia, z którą się spotkamy. Nie wiem, są dwie opcje chyba, tak? Nie można tak powiedzieć. Wszystko zależy od meczu w Toruniu. Dwie opcje, czy na tym torze dobrze mi się jeździ i obojętnie z kim będzie nam jechać, z tym pojedziemy i będzie trzeba pojechać na 100%. Chciałem jeszcze zadać ostatnie pytanie. Obserwując Twoje statystyki w tym sezonie, początek nie był najlepszy, ale również zdobywałeś ważne punkty. W momencie nastąpił taki punkt przełomowy. Udało się znaleźć właściwe ustawienia, to wszystko zależy od sprzętu, czy też po prostu też od zwykłego szczęścia. Myślę, że od ustawień dużo tutaj zależy, a kiedy wygrywasz, to też buduje Cię to i daje pewności siebie i tutaj ustawienia i pewność siebie to daje, że jesteś pewny pod startem i lepiej się jedzie, a kiedy nie trafisz ustawień, no to czasami możesz być pewny siebie, a coś nie zagra i po prostu masz się dwoi, troi i pojedziesz z tyłu, więc to jest takie bardzo ważne ustawienia w tym sporcie. Kuba, wielkie dzięki za dziś i cóż, no szykujemy się na playoffy. Dzięki bardzo i szykujemy się na playoffy. Bartek, wielkie gratulacje za dzisiejsze zwycięstwo. Myślę, że nie uciekniesz dzisiaj od tego pytania. Jesteś wychowankiem Unii Leszno. To już drugi sezon w barwach Włókniarza, czyli drugi raz przyjeżdżasz tutaj jako gość. Jakie odczucia? Wiesz, no odczucia są na pewno troszkę inne gdzieś niż na jakichś innych torach, bo jednak więcej ludzi się tu zna i kupę lat się z nimi przepracowało, więc zawsze trzeba sobie zarezerwować troszkę więcej czasu, żeby zamienić kilka słów, bo się dawno tych ludzi po prostu ten na co dzień się nie spotykamy, więc trzeba porozmawiać. Ale fajnie, no ja lubię przyjeżdżać na Smoczyka, lubię ten tor, co prawda ten wynik dzisiejszy tutaj tego nie pokazuje, bo raczej wodziłem ogony, więc i się męczyłem na tym torze, więc no więc co, ale oczywiście na plus, najważniejsze jest, że drużyna wygrała i to nas cieszy, bo to jest dobry taki akcent przed playoffami, zakończyć rundę zasadniczą zwycięstwem.
Pracujemy dalej oczywiście i teraz tak można powiedzieć, że ta najważniejsza część sezonu przed nami. Tak jak cię znam i tak jak właśnie mówisz, nie jesteś zadowolony ze swojego występu, ale chciałem jednak zwrócić uwagę na coś innego. W tym kluczowym momencie przywiozłeś bardzo ważne punkty i tak naprawdę to było ci najważniejsze, bo to otworzyło gdzieś tą serię tych zwycięstw dzisiaj włókniarza. Zgodzisz się z tym? To był ważny naprawdę moment. Nie, wydaje mi się, że ważniejszy moment był bieg wcześniej, gdzie tam chłopacy przywieźli 5-1. To było takie mocne uderzenie. Ja też uważam, że trochę miałem pecha, bo może faktycznie nawet na źle przełożonym motocyklu, znając odpowiednie ścieżki na tym torze, można było wygrywać, a gdzieś tam po prostu na pierwszym łuku najpierw miałem gdzieś tam nie kontakt, ale z Fredim się nie zrozumieliśmy. Potem nie założyłem Piotra Pawlickiego z pierwszego pola i też gdzieś mnie tam odprowadził i takie troszkę za dużo błędów, a do tego jeśli motocykl jest nieodpowiednio dopasowany, to jest problem. Takiego małego psikusa, chociaż chyba patrząc na wynik drużyny, my nie możemy o tym mówić. Sprawił nam dzisiaj deszcz, tak naprawdę drugi raz w tym sezonie, bo pierwszy raz to miało miejsce w Ostrowie. Jak to z twojej perspektywy wpłynęło na zawody? Jak ty się czułeś na tym torze po opadach? Ogólnie czułem się do dupy, bo jechałem czwarty, więc zbierałem szprycę od każdego. Wiedziałem, że trzeba wygrać start, żeby cokolwiek zrobić i przygotowałem się na ten moment startowy. Niestety to się nie udało i wiozłem tyły, także co? Szykujemy się już, tak naprawdę jesteśmy pewni udziału w playoffach, czekamy tylko w niedzielę na rywala. Wiem, że nie będziesz chciał wskazać przeciwnika, z którym najwygodniej byłoby cię zmierzyć. Zadam ci troszkę inne pytanie. O nasz tor, wiadomo, nie można zapeszać, ale jest on chyba naszym takim silnym już naprawdę atutem i przeciwnicy przyjeżdżający do Częstochowy chyba mają się czego obawiać. Myślę, że tak, ale wiadomo, trzeba być skromnym i zawsze przygotowanym, bo to faktycznie, czy jakaś aura pogodowa, czy coś, czy może nie pozwoli nam na przygotowanie toru tak jak zawsze, więc trzeba z pokorą do tego podchodzić. Faktycznie w tym sezonie jest taka bardziej powtarzalność tego toru i chłopacy wiedzą czego używać, a nawet jeśli w pierwszym biegu nie wyjdzie, to po prostu wiadomo co zrobić, żeby na następny było dobrze. I to jest ważne, bo potem się właśnie wygrywa mecze domowe. Jutro czeka cię taki kawałek drogi do Niemiec na zawody SEC. Jak się zapatrujesz na jutrzejszą rywalizację? Bardzo dobrze, cieszę się, że już jest druga runda. Lubię jeździć w Gistrow, ale to tak dzisiaj nie działa, że lubisz i wygrywasz na tym torze, bo lubię jeździć w Lesznie, a dzisiaj też po prostu miałem jakieś problemy, także na pewno będzie trening, więc po tym treningu wybierzemy odpowiedni motocykl, którym będę jeździł i potem będziemy go odpowiednio regulować. Przynajmniej będziemy się starać, mam nadzieję, że się uda. Ja obserwując zawody z boku mogę cię zapewnić, że dołożyłeś dzisiaj naprawdę ważne punkty do zwycięstwa drużyny. Wygraliśmy tutaj po raz pierwszy od 9 lat. Dziękuję ci dzisiaj za walkę i widzimy się na playoffach w Częstochowie. Dzięki, do zobaczenia.